Może, nasze może, będziemy ciebie wierni strzec, wierni strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem, lec z honorem, lec z honorem, lec. Bałtyk jest dla mnie ważny z wielu względów, ale przede wszystkim dlatego, że cała historia mojej rodziny zaczęła się nad Bałtykiem. Gdyby nie Bałtyk, to moi rodzice by się nigdy nie poznali, ja nigdy bym się nie urodził i nie przyszedłbym pewnie na świat. Dlatego jest dla mnie niezwykle ważny. Pierwsze wspomnienie z Bałtykiem to próby znalezienia wody. Głównie zaczynaliśmy z moim kuzynem za daleko od brzegu, więc po 2 godzinach rzucaliśmy łopatki w piach i szliśmy się kąpać. Byłem z rodzicami w Pucku albo w Rewie, jakoś tam tej okolicy. Miałem około 3-5 lat i mieszkaliśmy w takich malusieńkich domkach. Kąpałem się w morzu oczywiście, biegałem po krzakach dzikiej róży i śpiewałem z kolegami. Za każdym razem, gdy nie mogę już wytrzymać sam z sobą, pierwsze o czym myślę jest plaża bałtycka, pełna spokoju, ciszy i czystego piasku. Jak jestem nad Bałtykiem, jak stoję na plaży, patrzę w bezkres tego morza, na pewno czuję taką wielką siłę, czuję szczęście i czuję też spokój. Bałtyk jest dla mnie ważny, bo jest takim nieoczywistym morzem. Nie jest morzem typowo rekreacyjnym, takim, gdzie jest zawsze przyjemnie i słonko i zawsze jest ładnie. Jest takim morzem, które jest nieoczywistą przyjemnością. Kiedy jestem nad Bałtykiem, czuję się zrelaksowana, na pewno jestem spokojniejsza, mam czystsze myśli. Coś ciągnie mnie do wody, jakiś taki pierwiastek DNA, który powoduje, że przypominam sobie, że prawdopodobnie stamtąd jestem. Jak jestem nad Bałtykiem, to czuję wolność, ten bezkres wody. Jak się patrzę na wschód, to jest plaża ciągnące się piękna i piaszczysta w jedną i w drugą stronę na zachód. I ten mur, który stanowią wydmy i las od całej cywilizacji. Jakby czuję się, że mnie chroni i że mogę się tam czuć swobodnie i wolne. Bałtyk nie jest tylko miejscem, ale jest ważny dlatego, że jest doświadczeniem. Dlatego tam wracam co roku, ponieważ wszystko, co tam widzę i co czuję, jest całkowicie nieporównywalne do całej reszty Polski. Dlatego jest ważny, ponieważ woda jako z jednej strony wielki żywioł, a z drugiej niezbędny element do życia nie tylko ludzi, ale i roślin, z ryb, różnych innych gatunków, które tam w tej wodzie żyją. Bo nie dość, że on wpływa na pogodę, jaką mamy w Polsce, to jeszcze w dodatku ma znaczenie w życiu, które w nim się dzieje, tak? W nim jest. Już większa część Bałtyku jest strefą bezdenną, dlatego tym bardziej powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, że to jest ostatni alarm, żeby go po prostu uratować. A jak nie będzie Bałtyku, to nie będzie nas. I bierność i tak naprawdę nie zajmowanie się z Bałtykiem ani wszystkimi sprawami związanymi z jego ekologią może doprowadzić do tego, że w ciągu następnych 5, 10, 15 lat nie będziemy mogli już nic tam robić. Nie będziemy mogli ani pływać, ani leżeć, ani nawet dotykać tekstury piasku. Bałtyk jest piękny, a piękno trzeba chronić. Jest to dla mnie tak samo ważne, żeby go chronić, jak chronić, nie wiem, las pierwotny w Puszczy Białowieskiej. Ochrona Bałtyku jest ważna, bo to jest zamknięty akwen, co oznacza, że wymiana wody między Bałtykiem a innymi akwenami zachodzi w stopniu bardzo ograniczonym. Co z kolei sprawia, że wszystko, co do niego wrzucimy, trochę w nim zostaje. Ze względu na to, że ukończyłam studia związane z ochroną środowiska, wiem, jakie są zagrożenia dla wód. Bałtyk jest odbiorcą ścieków praktycznie większości rzek polskich. Rzeki są odbiornikiem tych ścieków, więc Bałtyk jest bardzo zagrożony. Z drugiej strony jest bardzo duża presja turystyczna na ten Bałtyk. To jest jedyne miejsce, jedyne nasze polskie wybrzeże, które jest bardzo mocno oblegane, więc uważam, że jeżeli chcemy cieszyć się tym morzem i chcemy nad nim przebywać, cieszyć się jego urokiem i czystością, musimy również zadbać o to, żeby to morze było czyste. Dla mnie ważne, żeby przyszłe pokolenia i dzieci, i wnuki, wszyscy inni mieli do niego dostęp taki. Myślę, że i tak już jest, bardzo się zmienił i mamy coraz mniej wydm i ta woda jest coraz bardziej zanieczyszczona, więc bardzo ważne, żeby go chronić i ratować przed dalszymi zniszczeniami. Bałtyk jest nie tylko dobrem narodowym,
za który uważa go większość Polaków, ale jest tak naprawdę dobrem wszystkich narodów wokół. I powinniśmy go chronić i dbać o niego, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy żyją wokół niego. Bałtyk to jest taka nieodłączna część Polski. Kiedy jestem nad Bałtykiem, czuję, że jestem szczęśliwa. Chcę tu zostać jak najdłużej. Kocham Bałtyk i nie chciałabym, żeby coś się z nim stało, żeby jakaś katastrofa ekologiczna go zniszczyła i zabrała nam. A powinniśmy chronić Bałtyk, dlatego że jesteśmy ludźmi, jesteśmy tutaj gośćmi, jesteśmy gośćmi Matki Natury, więc powinniśmy o nią dbać. Bo jeżeli z przyrodą jest wszystko w porządku, to wtedy i z nami będzie wszystko w porządku. I to jest po prostu zamknięty obieg. I tutaj się, znaczy myślę, że to nie podlega dyskusji, bo my jesteśmy częścią przyrody. Ona nas zrodziła i ona też nas kiedyś pożegna. Więc musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcecie, żeby Bałtyk przetrwał.